Hej ho, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve Together i samotnym Woodym w fajnym ubranku i fajnym plecaczku i marudną Lucy. Dobra, skończyliśmy sobie tutaj na budowie ogródka. Wiecie co? Raz, dwa, może zrobimy taką farmę na 6. 3 i 3. Po 4 farmy to chyba niedużo. Ale to i tak nie zmienia faktu, że nie mamy trawy. No. I w lodówce nam się coś zepsuło. I już nie pamiętam co. Mamy mięso. To jest bardzo, bardzo przydatne, więc nie mogę tego zmarnować. Wykorzystajmy to. Czy ja mam tu w pobliżu jakieś źródło jedzenia? Oczywiście, że nie. Ewentualnie to, ale to kolejne mięso. A jagody? Jagody są aż tam. Ale byśmy się przeszli. Bo właśnie chyba były te jagody. O, a może... O, właśnie. Motylki to też jest dobre źródło wypełniania garnka. Więc można sobie dorzucić, bo Woody się robi głodny. Bo poza kłodami oczywiście też je różne inne rzeczy. Dobra, tutaj sobie przybudujemy jeszcze trochę sanity. Dobra. No i ta trawa, ta cholerna trawa. Bierz kulki i zjedz. No, dobra, głód zaspokojony, więc ja myślę, że moglibyśmy tak zrobić sobie złotą łopatę na bogato. A co, jak szaleć, to szaleć. Co my mamy w ogóle w tych? Tu mamy to, tu mamy te. Pisaliście mi w komentarzach, że to jest skanarka i że żeby go... Że? Nie wiem, dzisiaj jakieś mam... Nieważne. Żeby go złapać, trzeba zbudować strach na wróble i jest jakaś tam szansa, że on przyjdzie. To brzmi bardzo fajnie, muszę wam przyznać. I jeszcze, aha, żeby zrobić farmę, potrzebować będę więcej trawy, więc... Tak. Może pójdziemy gdzieś tu. I wykopiemy sobie trochę trawy. Przy okazji kwiatki dla zdrowia. To też się przyda. To też... O, marchewka też się przyda. Wszystko zbieramy. To się przyda. Patyki. W sumie patyków jest tu sporo. A ktoś coś pisał, że zmienili w update'cie, że już się nie bije tych, żeby wypadły. Dalej się bije, patrzcie. Także ja nie wiem. Okay. O, kolejna marchewka. W sumie jakbyśmy chcieli jeszcze to drzewko, to by były kasztany. O, właśnie. I można wykopać pień, prawda? Żeby tak było ładniej. Okej. Okay. No dobra, motylek, masz szczęście. Bardzo fajnie zrobili, że są te drzewka zamiast krzaczków z patykami. Zbieranie tych patyków było takie trochę męczące. I trawa, i patyki. Teraz w ogóle zmienili i to, tak? No bo trawy... Oj, to nie tutaj. Trawę musimy pozyskiwać z tych zwierząt. Bo mało jej rośnie na mapie, jak zauważyliście. No a patyki z drzew. Okej. Okay. Ciekawe, jak tam Krampus. No nie wiem. Na razie siedzi cicho. Jak tam stoimy? Strasznie dużo mamy motylków, w sumie to dobrze. A właśnie, bo nam się teraz wianuszek zepsuje. Co my tu mamy? Ścieżkę do wioski. Okej, okay, a w drugą stronę? O, to może weźmiemy sobie te. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że one jak spadają na ziemię, to są tak graficznie niepoprawnie zrobione, że tak powiem. Ta grafika jest taka... Nie wiem. Inna, niepasująca. Mamy trochę pająków. Ja myślę, że przydałoby się już zacząć powoli pozyskiwać pajęczynę na jakiś namiot albo pułapki. O, na przykład. W ogóle, wracając do tematu lagów, jeżeli są te jaskinie, to zlamiła, muszę przyznać. I to dosyć bardzo. Bo doszła, teraz wam nawet pokażę w opcjach. Tutaj, nie wiem, opcja, dzięki której nawet jak są jaskinie, to tych lagów nie ma. Przetestowałam, założyłam nowy świat, patrzyłam tą opcję, najpierw ją zmieniłam i te lagi były. Później zrobiłam tak, jak jest teraz, czyli jakby wyłączyłam tą opcję i tych lagów nie było, nawet z jaskiniami, więc... No cóż, musicie mi wybaczyć, nie ma jaskiń, ale... Wiecie, Don't Starve Together na tym kanale się chyba nigdy nie skończy, więc na pewno jeszcze będzie okazja przetestować jaskinię. Inną postacią oczywiście,
poszli projekcje jak już. Wiecie, wszystko w swojej kolejności, wszystko w swoim czasie, bo kolejka już jednak jest tutaj. Nie miałam kilofanie, nie. Okej, okay. A my słabo z kamieniami też stoimy. No dobra. Okej. Okay. Wiecie co, jeszcze jeden kwiatuszek. I wyrzucimy ten zepsuty wianuszek. Nie czuję, że rymuje. I tak, świeżutki. No i jest miejsce od razu. Dobra. Patyk, 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 patyk. Uuu, ja, mówiliście mi, że ten stół chodzi. Tylko nie pamiętam, co muszę zrobić, żeby on chodził. Walnąć? Halo. Tam coś się rusza. No dobra, nie chodzę sobie... Muszę zapamiętać, żeby on sobie tutaj stał. Tu mamy te całe jagody. Ja może bym poszła po te drugie, nie po te. Są jakby soczyste. A jak się nazywają tamte? Uhuhu. Dobra. Tych już wystarczy, bo one i tak się zepsują. Ale w sumie dobry sposób na pozyskiwanie tego. Zgnilizny, żeby później nawozić sobie jakieś tam przekopane rzeczy. O, ja poproszę te. A te się nazywają po prostu jagody, a tamte są czyste jagody. Hmm. Okej, okay, może być. A jakbym to przesadziła koło siebie? Albo to chociaż. Mam dużo kup, mam dużo zgnilizny. Dawaj. Mam nadzieję, że się nie zepsują. 3, 4. No dawaj, Woody. Ja zapominam, że ty musisz jeść. Żeby się nie zmienić, o masakra. 9, okej. Okay. Będziemy mieli 9. Może być młotek czy... O, mam młotek przy sobie. Chyba... A, zgnilizna. Myślałam, że tu ryba wypada. Niedobrze. Ale okej, okay, ja w ogóle dążyłam do tej trawy, która jest po lewej i ją trzeba wygo... O, ile marchewki! Dobra, na razie... Dlaczego? Pełnia! O, masakra! O. Dobra. No to co? Woody szaleje. A co będzie, jak spadnie do zera? Woody, zmienisz się w człowieka? Zobaczmy. Uwaga, 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 uwaga. Nie, życie mi zaczyna spadać. No, świetnie. Aha. Jedz tam wszystko. Ale co to, czemu tak szybko spada? Okej. Okay. O, szybko! Jest! Dzień dobry, wróciliśmy, wróciliśmy! Tylko nam spadł wianek z głowy. Czemu to tak szybko spada? Bo jest... Właśnie, widzicie? I nawet jeszcze teraz jakbym miała glomera, który nie wiem gdzie jest, ale na pewno go znaleźliśmy. Tak, on był tutaj. To bym mogła tam sobie go wziąć. Prawda? No bo jest jeszcze pełnia, ja dalej jestem człowiekiem. Gdzie jest mój wianek? Woody, zeżarłeś swój wianek? Gdzieś ty się przym... A, tutaj. Dobra. No. No, to lecimy. A wiesz co, weź ty sobie jednak jeszcze podjedz tych kłód. Okej. Okay. I trawa, trawa, trawa. Dobra. Wykopujemy? tego mamy pod dostatkiem, więc myślę, że się tego pozbędę. No dajesz. Pozbędziemy się całej trawy. Ale będziemy mieli pod nosem przynajmniej. Za wiele tu jej i tak nie ma, więc... Tu jest miejsce na gęsio łosia. Nie wiem dokładnie w ogóle, jak to działa. Ja wiem, że to jest jego gniazdo, ale co, on się tu po prostu pokazuje? Czyli w Don't Start Together po prostu te giganty nie przychodzą tak samo jak w zwykłym, tak o po prostu sobie przychodzą do nas. Tylko mówiliście tak, mówiliście mi, że muchosmok, tak jak tutaj go znalazłam gdzieś, tak, o tam. Że on jest tylko tam i on nie przychodzi normalnie tam w lato do nas, tylko on jest tam. Czyli jak go zabijemy tam, to już koniec? Już nie będzie muchosmoka więcej? Czy on się tam respi co jakiś czas? Czy jak to działa? Bo nie wiem, no ja do Start Together mówię, nie jestem obeznana i tak no... Trochę mi to zdziwiło, jak powiedzieliście, że muchosmok jest tylko tam i on do nas nie przychodzi w lato. Trochę dziwne, ale...
Może to i lepiej? Tylko jak on by tam się respił tak co jakiś czas po zabiciu, to też by było fajnie, no bo jak raz się go zabije i pomuchu smoku, no to bez sensu trochę. Gęsiołość tutaj, tak? Tutaj się chyba jajko respi i tam... Chyba trzeba zaatakować te małe, żeby nie mamusia przyszła. Na pozostałe dwa? Co by przychodzą do nas? Dajcie znać, bo ja nie wiem, jak to w Don't Starve Together wygląda. Dobra, nie byliśmy tam na dole. Co wy na to, żeby pójść zobaczyć, co tam na dole ciekawego słychać? Mamy, w sumie drewno mamy pod dostatkiem, ale ja i tak jestem taki, nie wiem, chomik. Wszystko bym najchętniej zebrała. Marnowanie czasu, wiem. Dobra, co my tu mamy? Psycha nam trochę spada. O, tu mamy darmowe złoto i darmowe kamienie. Dla mnie bomba. Flinta mamy wystarczająco. Rozkopałabym, ale nie mamy miejsca w ekwipunku nawet, żeby... Aha. I tak to trzeba zażyć. Do tego... Dobra, zjemy to wszystko, żeby życie po prostu nam podrosło. No i wykopiemy sobie jeden grób. No i mamy potato cupa. Okej. Ale to na złoto, to na razie niech to tutaj sobie... Ja wolę coś takiego... O! To się przyda. To się przyda. O, trawa! Kurczę, ma da się jakoś te zwierzaki zaprowadzić, nie wiem, bliżej bazy? Bo one są tak strasznie daleko. Dawać trawę. One tak fajnie tu ptają, ale... Ale one są strasznie daleko od naszej bazy. Tutaj są jedne, tam gdzieś były drugie. Ty jeszcze miałeś trawę. Wiem, że sanity mamy trochę źle, ale damy radę. Woody nie da rady. Sobie pokopię trochę kamienia. Okej. Okay. Ile? 27 trawy. Aha, skończyła się, dobra. To spójrzmy, czy jest więcej tych zwierząt tutaj. Nie, myślę, że wszystkie obskuba... A czemu to tak jest? Przecież mnie tu nie było. Okej. Okay. A my możemy sadzić przecież, żeby nam sanity wzrosło. Ja zawsze zapominam, bo to jest takie... No nie wiem, dziwne dla mnie. Żeby sadzić i żeby nam dzięki temu sanity wzrastało. Nie jest jakoś tego... O, tu jest was więcej, chłopaki, dawać co. Jejku, ile was tu jest. Patrzcie, co to jest. Pisaliście mi, niestety, niektórzy z was mi zaspoilerowali, że o matko, co tu się dzieje? Że właśnie, żeby mieć zwierzaka, to trzeba znaleźć ich legowisko. I to jest to legowisko. Chyba. Bo i czegoś takiego nie widziałam wcześniej, więc to musi być to. Czekajcie, bo ja nie mam miejsca na tę trawę, a trawa jest... Multum trawy, dawać trawę. Ej, halo. No, dawaj trawę. Dobra. O matko, grzyby. Ciekawe, czy jakieś upieczone, czy nie. Tutaj darmowa trawa, okej. Okay. Tu kret, który będzie kradł te kamienie, więc wąt. No i teraz nie wiem, co wyrzucić. W sumie pochodnia mi nie jest potrzebna. Więc ja sobie wezmę mięsko za to. Aha, to jest drugi dzień pełni, tak? No tak. No to już glomera nie będziemy mieli. No trudno. I teraz tak, widzicie, że podchodzę. Wow! O nie, żeby mieć glomerkę potrzebuję glubka. I cukierki. Co to jest? No i skąd ja mam to wziąć? O, w sumie te dwa nie będzie trudno do zrobienia. Kot i fidget. Tak, obiecałam, że będziemy mieli glumka, więc na pewno będę dążyła do tego i na następne pewnie się przygotuję tak, żeby po prostu tego glomera zdobyć. Gdzie Woody to nie będzie łatwe, ale zrobię co w mojej mocy. Ale oczywiście do tego czasu, no bo to jeszcze... Ale fajne dźwięki. Dużo czasu zanim ten glomer się... dużo czasu zanim kolejna pełnia będzie, tak? Więc w tym czasie myślę, że możemy... spróbować sobie adoptować jakiegoś innego kota albo tego, bo te dwa to raczej za łatwe nie będą. Czekajcie jeszcze raz. Kły i...
Potworna lasagna na psa i ogon i paluszki rybne na ten. Dobra. Myślę, że to nie będzie aż takie trudne do zapamiętania. Okej, mamy bardzo dużo trawy. 15 sadzonek, więc można dążyć powoli do domu. Ale tu gdzieś była dziura. Tam. I ona chyba nas troszkę przyspieszy. Tu są bagna. Takie wielkie. My nie znaleźliśmy bagien jeszcze? Oh my god! Znaleźliśmy już. Mylą mi się te rozgrywki. Bo właśnie ostatnio sobie grałam sama. No i teraz nie mamy. Grałam sobie sama, żeby przetestować te lagi i tak dalej. No i zauważyłam właśnie, że jest opcja, żeby tych lagów nie było. Stworzyłam sobie duży świat i miałam na tym, na bagnach tą taką farmę. Pewnie wiecie, o co chodzi. Że jest strasznie dużo tej trzciny w jednym miejscu i bardzo dużo... Halo? I bardzo dużo macek pod nią. O, ja to uwielbiam, bo tam jak się wejdzie z gigantem, to już jest koniec. Koniec dla niego. Uwielbiam to, jak się... To się raz na jakiś czas tylko pokazuje tam, wiecie, losowo na świecie. Ale tam tego świata nie usunę. Dobra. Ta noc nie jest zbyt krótka. Patrzę naprawdę, czego mogłabym się pozbyć tak... w ostateczności, ale... Nic. Czekajcie, jak tu jest wejście na bagna... Tu jest ta dziura, która nas chyba tu przeniesie. I w sumie to bagien nie jest daleko. Dobra, Woody. Zróbmy tak. Bo mi się nie chce stać i czekać. O! Widzisz. Aha, nie wykopiesz tego, okej. Okay. A, jest jeszcze jakaś trawa, tylko ta jedna. Tutaj w górę? Chyba nie. Dobra, 15 traw... A, jeszcze druga tam jest, ale to co? 15 sadzonek, myślę, że to jest... No dobra, jak już jest dzień, to wykopiemy. Teraz weź to. Weź tą pochodnię, wyrzuć. I lecimy do tej dziurki. No i będziemy koło domu. Okej. Okay. Jak my stoimy z drewnem? Dobrze, właśnie zastanawiam się, żeby wyrzucić nawet jedną kubkę drewna. Ponieważ zdobycie drewna Woody mnie jest problemem. Ale ja nie lubię wyrzucać rzeczy. Gdzie nas to przyniosło? Tak, właśnie i do domu mam bliziutko. Ile mam pęczyny? 3. O! To będzie można zrobić siatkę i zrobić ule już. Aha. I będzie można zrobić wędkę. Żeby zrobić paluszki rybne. W sumie ja nie chcę tego kotka. Ja bym wolała psiaczki. Tego psiaczka. Tylko żeby mieć psiaczka, to musiałyby do mnie przyjść psiaczki i zostawić mi 4 kły. Bo chyba nie mam żadnych kół. Mamy 2. I jeszcze 2 kły. Dobra, to wskakuje do lodówki. Z racji, że to się zaraz zepsuje, zrobimy raz, dwa... trzy. Okidoki. Zabierzemy kukurydzę, bo kukurydza akurat nie jest niczym fajnym. Wolałabym jednak, żeby nam dynia urosła, halo. Dobra. Teraz tak. A co na to? Nie wiem, czy widzieliście trailer. Tam było tak fajnie zrobione, że właśnie... Open! Tak fajnie był połączony jeden kwadracik i tak drugi kwadracik i ten. I tak fajnie w środku były różne rzeczy. Myślę teraz, żeby właśnie tutaj połączyć... Dobra. Uno momento. Zobaczmy, ile my tego mamy. Wiecie, żeby te wszystkie jagody, na przykład trawa, były zasadzone właśnie w ogródku. Dwie dachy. Okej. Okay. Teraz tak, jakbyśmy... Nie. Nie. To nie tak miało być. Czy ty musisz...
No właśnie ten... Ajajaj... Jakby to zrobić... Nie, podnieś patyk. Żeby, czekajcie, to muszę sobie tak przybliżyć może. Ale on idzie pod ukosem, dlaczego on idzie pod ukosem? No dobra. To musi być taki skręt, wychodzi na to. No nie jest to zbyt ładne, ale okej. Jakbyśmy tu zrobili tak... A jak tutaj będzie to wyglądało? Aha, w ten sposób. Też pod ukosem i dopiero w dół. Tylko, że to się właśnie tak nie łączy ze sobą. Bardzo brzydko to wygląda, ale jak będzie tak, to nie będzie takie widoczne. Okej. Czekaj, zrobię tak. Tok. Bardzo ładnie. Woody się sprawuje. Kończą na się już płotki. A, tu jeszcze cztery. Kupy. No trochę pobudujemy sobie może w tym odcinku. No przestań. Dawać klopsy. Okej. To możesz podnieść też. Chyba w lodówce dalej trzymam tą zgnilizdę. Farma. No i co? No nie mów, że nie będę mogła zbudować. Że będzie musiało być krzywo przez ten płot. Może być bardzo blisko, ale musi być trochę... No dobra. Będzie krzywo w takim razie. Jeszcze jedna. Tu musi być. Ajajaj. I jeszcze jedna. Nie jest to w ogóle symetrycznie, ale dlaczego to mi pozwoliło zbudować tutaj, a to... No dobra. Nieważne. Ważne, że mamy... cztery farmy i nie mamy kupna więcej, ale ja bym chciała tu jeszcze zmieścić dwie, więc w razie czego nie będę budowała tu płotka, płotku płotka, a trawka, no właśnie. Zrobimy tak, z tej strony zbudujemy trawkę może. Raz. Ślicznie. Dobra, cztery, myślę, że wystarczy. Next. O matka, jak ja nie lubię tego. Trochę krzywo będzie, ale to co? Skupienie. Okej. No, zbyt prosto to nie jest. Wybaczcie, ale nie mam już tego moda, co robi te takie kratki. Trochę mnie on wkurzał. Znaczy, z jednej strony był fajny, ale z drugiej strony... Kurczę, no w Don't Starve nie można wszystkiego budować idealnie co do linijki, bo to jest takie nienaturalne. Dlatego stwierdziłam, że go nie będę już używała. I go wyłączyłam. Mam go dalej po prostu za, w razie czego, zasubskrybowanego, ale go nie używam. W razie gdybym kiedyś chciała stworzyć jakiś świat od linijki, to on tam sobie jest. Gdzie jest muzyka, halo? Tylko pszczoły słychać. Ślicznie, będziemy mieli trawkę. No i co, nie wygląda to fajnie? No tutaj zrobimy płoteczek. Aha, i jeszcze te. Tu? Nie wiem jak to... Jakie... O kurde. O. Zdążę, nie zdążę. Ajajaj. Tak mocno rozpalić, żeby tutaj widzieć, co robię. I tak nie będę widzieć, co robię. Będę? No coś tam widzę. Nie wiem, jak to mi się zmieści tutaj. Tu będę chciała poprowadzić jeszcze tom, ale okej. Szczerze, dwa po szerokości. Raz. Tak, wiem, że ci psycha siada, bo jesteś trochę w ciemnym miejscu, ale... Dobra. Nie będziemy na wariata tego robić w nocy. Obrócimy się i zrobimy sobie jakieś żarełko. Na przykład takie. Oczywiście kulki wejdą.
Znowu zapomniałam o tym modzie, który nam pokazuje, co mamy w garnku. Muszę go koniecznie zainstalować, ale dzięki temu, że jesteśmy Woodim, zaraz sobie podniesiemy sanity. W sumie to ja mogę mieć pochodnie w ręku. Dlaczego ja tak nie zrobię od razu? Nie mam płotków? Mam jeszcze 10 płotków, ok. Więc... Czekaj, tu będzie szło po skosie. I tu pionowo. Chyba to w ten sposób, nie? Okej, najpierw posadzę te. Coś czuję, że mi zaraz nie pozwolą posadzić. Raz. Dwa. I zrobimy jeszcze dwa. I tyle. A ten jeden niech sobie będzie gdzieś tam indziej rósł, bo tu mi zepsuje cały wygląd. Dobra, i myślę, że już można zakręcać. Prawda? O, jeszcze jeden i wtedy płotek. Tu będzie płoten, bramka. Dobra, mam jeszcze jedną linę. Tu będzie tak, bramka, płotek. Czekaj, bo tu mi drzewo przeszkadza. Nie, czekaj, bo coś tu jest nie tak. To chyba już zakręcasz, co? Kurde, nie wiem. Nie, chyba jeszcze nie. I zabrakło nam płotka. Mamy dziurę w płocie, dobra, nieważne. To sobie nawieziemy, żeby mieć jagody. No i zobaczcie, jaki mamy super ogród. Tylko przydałoby się teraz jeszcze poprowadzić ścieżkę. Zobaczmy, co potrzebujemy na jakąś ścieżkę. Woody, weź, bo ty normalnie... Wiesz co, zasadzimy sobie gdzieś tu tego jednego. O, właśnie, a w międzyczasie podniesiemy sobie sanity. Ale to świetnie działa. Dobra, wystarczy. Do tego jeszcze podniesiesz kwiatka. No. I Woody jak nowy. Dobra. Wszystko po kolei. Może zjemy coś? Najpierw klopsiki. Na deser kłoda. Albo nawet ze trzy. Teraz tak, mamy pajęczynę, więc myślę, że zrobimy sobie tą siatkę. Trawka. O, już wszystko... Ty, no ja całą trawę zmarnowałam. Całą? Tak całą? O, masakra. Nie no, potrzebujemy trawę koniecznie. Ale dobra. Ja myślę, że... Z trawą będzie problem w tej grze. Trzeba będzie jeszcze to wykopać, a może i nie. Poczekamy. Nie no, trzeba będzie, bo tu jeszcze jest miejsce, więc... W następnym odcinku skoczymy sobie po trawę, tylko tak, żeby nie zahaczyć o mucho smoka. I przy okazji sobie skoczymy na te pająki i tam je trochę pofarmimy. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Co wy myślicie? Dajcie znać, jak wam się widzi kolejny odcinek i tam jakie plany ogólnie. No i oczywiście zwierzaczek, ale to potrzebujemy psy albo kociszopy. No, to wędki na razie nie robię. Chociaż wędka potrzebuje jedną, nie, też dwie, a no to nie. No, to widzimy się na tym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja jestem bardzo zadowolona z ogródka. Tylko jeszcze chciałabym w sumie zobaczyć, ile droga kosztuje kamienna? Kamienna, nie? Taka może, o. Rocky Turf? Nie, to może nie. Może... Zaraz. A nie ma takiej zwykłej? Rocky Turf. A co to jest Rocky Turf? To jest chyba właśnie... Podłoga z kamienia, nie? No dobra, to zobaczymy w następnym odcinku. Bye, yo.